Dzień dobry! Cześć, gadający psie i szczekający właścicielu. Cześć wszystkim! Siemanko! Kolejny tydzień w Cartoon. Padało, ale przestało. Belson przeczytał książkę. BMO trenował karate. Clarence minął szczęśliwą jaszczurkę, ale nie zauważył. Tom użył Jerry'ego jako szczotki. Steven znalazł się w bańce. Obce czaszki spadły z nieba. Wujcio Dobra Rada wysuszył twarz, a tata Clarence'a zapomniał go odebrać ze szkoły. Nie odebrałeś mnie dzisiaj ze szkoły! I spadłem z góry, a tam był klosard! Hej, a co oglądasz? Nie wiem, bro. Dzień dobry! Koleś Ekstra! Kolejny tydzień w Cartoon. No, przyjacielu, zostaliśmy tylko my. No już, spokojnie. Steven próbował udomowić potwora. Chipsy! 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 Lubisz chipsy? Tak, na szczęście potwór też je polubił. Hej, no chodź! Wszystko szło świetnie, aż tu nagle... Zastanawiałem się, czy w rzeczywistym świecie mewy też lubią chipsy. Zabrałem je więc na plażę. Tak, mewy je uwielbiają. Ciekaw też byłem, czy prawdziwe potwory też je lubią, ale bałem się podejść bliżej. Dziś w analizie wszystkiego mamy mnóstwo rzeczy. Po pierwsze, pudełko rzuciło cień, który wyglądał jak Clarence. Ale udowodniłem, że w rzeczywistym świecie ten cień wygląda raczej jak BMO. Odkryłem też, że kiedy Darwin i Gumball są daleko, są narysowani jako małe kwadraty. Co widać tu i tu. Twarze nadal pojawiają się na rzeczach, tak jak na tym domu. Hej! Na tych schodach. Cześć! Na tułowiu Hopa. Hej! I na tym. Chipsy! Chipsy! A na nich twarz! A na tym konwencie gier zauważyłem, że kobieta na fioletowo była w dwóch miejscach. Ale kiedy się przyjrzałem, zorientowałem się, że wszyscy są zduplikowani tutaj i tutaj też. Czy to był konwent gier czy bliźniaków? To nie jest śmieszne. Jake znalazł muchę w zupie. Zamiast ją odgonić, zabił ją. Więc wróciła się zemścić. Czemu nikt nie zrobił o tym filmu? On ma rację. Pomyśl o nich. Jeśli znajdziesz w zupie muchę, nie waż się jej zabijać, bo wróci po ciebie. Ducho mucha. Okrutna, szybka i mściwa. Jest tylko jedna osoba, która zna jej tajemnicę i może ją powstrzymać. Dzięki. Ale nie ma zbyt wiele czasu, zanim wszyscy nie zmienią się w muchy. Ze specjalnym udziałem miętówkowego ochmistrza w roli tajemniczego detektywa i Sary Stronglane w roli muchy. Ducho mucha. Brzęczenie strachu. Już wkrótce. Super! On ma rację. Pomyśl o nich. Patrz tutaj! Nie ma 116! Jedna szafka zniknęła! Jak donosimy od tygodni, z kreskówek znikają rzeczy. Też to widzicie? W tym mieście ciągle czegoś brakuje. Tak, widzimy to od pewnego czasu. Ale zniknięcie szafki jest tylko jedną z wielu zagadek tego tygodnia. Takich jak... Jak potwór radzi sobie z jedzeniem chipsów, skoro ma oko w paszczy? Albo dlaczego ta dziewczyna ubiera się jak CJ? Albo czy ta rękawica ma 2 czerwone guziki, czy 6, jak tutaj? Clarence podziwiał zachód słońca, nieświadomy, że obserwuje go człowiek w okularach. To, kim ten człowiek jest i co tam robi, jest z pewnością tajemnicą tygodnia. A oto nominowani do tytułu ulubionej drugoplanowej postaci tygodnia. Nastoletni centaur. Para z rękawicami. Kumple wujcia dobrej rady. Rodzina długoszyjnych. Facet z owłosioną klatą i oczywiście jego bliźniak. Oraz duch dwugłowej kaczki. Zwycięzcą jest...
para z rękawicami. Romantycznie. Nasze ulubione, drugoplanowe postacie tygodnia. Dobra, zapylamy! Chwileczkę. Najpierw spójrzmy, czego się dowiedzieliśmy. Tego, że wujcio Dobra Rada był pankiem. Że mokry kawał drewna jest za ciężki do plecaka. Że cienie pudełek wyglądają jak BMO. Że mewy lubią chipsy. Że wiele postaci potrafi wyciągnąć ramiona. Że jeśli obetniesz panu Gustawowi ogon, to odrośnie. I że narysowane kółka chronią przed atakiem duchomuchy. Ale w rzeczywistym świecie zmuszają tylko kota do siadania. Koleś Ekstra! To wszystko zdarzyło się w tym tygodniu w Kartunie.